Witam, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. Po tej stronie monitora Awangarda Ciemności w składzie Lair. Zająłem się tym zadaniem z naprawieniem kapliczek i widzę, że tutaj łapiemy już ich, tych wandali na gorącym uczynku. To wy niszczycie kapliczki w Welen? A co ci do tego? Coś ci zajedni. Jesteśmy zwiastunem błyskawicy, ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Hitler? Skończ się z tym. Nie będziemy słuchać pachołka na klerykalnej smyczy. Mistrz Friedrich z Ochsenfurtu rzecze, że bogowie umarli. Religia to opium dla ludu. Prosty lud! Lęka się jeno religii i kapłanów, nie bogów. A ten strach zakuwa nas w okowy ciemnoty. Powinniśmy stworzyć nową moralność, albo i obejść się bez moralności. Ale po co niszczyć kapliczki? Zabawna ta wasza szopka, ale już się trochę znudziłem. Wynoście się stąd. Nie wracajcie. Bo co? Bo pójdę po panią z dziekanatu. Represje? Bić pachołka reżimu! No, dobrze, dobrze. Już się bałem, że będę musiał mieczem się z nimi rozprawić. Ale na szczęście tylko na pięści. Ładną gardę ci. O kurde. Nie umiem walczyć na pięści. Walczcie sobie w 10. Z Wiedźminem nie wygrasz. Dobra, przywódca padł. Zajebiście. Jeszcze dwóch. Jebut, jebut. Płotko, spokój. Tu tylko studenty. Nieważne, że dwa razy mnie już załatwili. Mogę ich okraść, No, jak się obudzicie, to będą was nieźle łby napierdzielać. To co? No to udajemy się do Podgai i szukamy wreszcie tej wiedźmy. Myślę, że jak wiedźma, to może gdzieś na moczary nas zaprowadzi akcja i tam będziemy mogli też poszukać Anny, bo chyba tak mi się wydaje, że była jakaś wzmianka o tym, że gdzieś na moczarach jest ta Anna. Udałoby się takich ominąć tutaj i tak do tego drogowskazu, bo ja tylko do drogowskazu, nie? Nie zwracajcie na mnie w ogóle uwagi. Nie można. Chodź, Płotka, chodź. Znowu pojedziemy koło tego gryfa chyba. Tam jest jakieś stadko wilków. Słodko. Tu już słońce zachodzi. Pięknie nam oświetla pomarańczowym światłem. Tam gryf sobie szybuje. Piękny świat, piękny. Brutalny, ale piękny. Nie atakuj. Nie.
Ale tylko... Łodaw. No, 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 mówiłem. Piękny. Ale brutalny. I niebezpieczny. No zejdź. Płatka już. Już mi tu. Teleport. Płotka. Ale mu uciekłaś. Nie chce mi się z wilkami walczyć. Gdzie tu jest jakiś most? Albo łódka. Albo cokolwiek. Tak, łódka. O, tu jest łódka. A tu jest chyba jakieś przejście, więc... Nie ma co brać łódki. Okej. Jesteśmy w Podgajach. Pora się wypytać ludzi. Cichaj, to się idzie. Ja idę. Chciałbym, że rozmawiacie o czarownicy. Chciałbym się... Toś cię źle słyszał. Naprawdę? W ogóle za daleko zaszliście. To tylko biedne chałupy. Trzeba wam zawrócić na główny trakt. W sprawie tej czyżby. Czarownicy. Dajcie nam spokój, albo chłopa zawołam. No w ogóle. Czarownicy. Dajcie nam spokój, albo... No i tam, kurde. Ja tu ciągle jestem. Dobrze, ale pamiętaj, mi jakiś podarek przynieść. Kurde, serio. Chcesz pogadać? Spróbuj z kimś innym. Magnetyczka z głodu. Ja tam do czarownicy. Trzeba by go drugi raz do czarownicy posłać, bo tego złemnictwa wyleczyła. Witajcie. A witajcie, panie. Czegoś wam potrzeba? Ona może coś powie. Szukam czarownicy. Mam sprawę do waszej czarownicy. Nie wiecie, gdzie ją znajdę? Ja to tam do niej nie chodziłam, ale mojego chłopa spytajcie. W zeszłym tygodniu to go w krzyżu postrzykło, że się prawie ruszać nie mógł. A od czarownicy wrócił zdrowitek. Biedaczek. Pewnie w obejściu siedzi. Nic go już nie boli i tak się leni. Poszukałby brusznicy, żeby dzieciakom głodne gęby zapchać. Marynin chłop to umie o rodzinę zadbać. Nałapał szczurów wodnych i mieli jedzenia na parę dni. Więc co? W obejściu mówicie? Witajcie. Ty? Podobno wiecie, gdzie szukać miejscowej czarownicy. A kto tak powiedział? Twoja żona. Głupie bawsko. Postawcie mnie w spokoju. Mojej baby nie słuchajcie, bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic, znachorów i mądrych bab nie ma. Który ja mam poziom sugestii? Mam jakikolwiek? Chyba nie. No nie. Skoro tak, to już wam powiem. Przy wiosce znajdziecie mały staw, co to od niego ścieżka odchodzi. Pójdziecie bez tej ścieżyny, aż natraficie na samotny kamień. Obejdziecie go i skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalonego wózka, to tam. Dzięki. Tylko nie ukrzywdźcie jej, panie. My tu słyszeli o takich jak wy. Jak wy? To znaczy jakich? No, takich, co to czarownice chcą palić. To nie. Nic nie zrobię waszej czarownicy, możecie być spokojni. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. Dziękuję za pomoc. Bywa. Ta-ta.
Ta-ta-ta-ta-ra-ta-da. Wesołe jest życie, staruszka. O! Tu coś jest. Ciekawe, co to za czarownica. Pani pomoże. Krowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. No cóż. Bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz obolę. Do czysta, jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. Ale Wiedźmin na chyba przyjmie, nie? Jest tu kto? Halo. Gdzie ona się podziała? Chyba się nie steleportowała, co? Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. Ty też masz spore. List do Aleksandra? Kochany pisze, bo pewnie się martwisz, że dalej się gniewam. Przecież wiesz, że nigdy nie chowam długo razy Guptasie. Wybaczam ci. Wszystko przez tą twoją skrytość. Czy to takie dziwne, że interesuję się twoimi badaniami nad zarazą? Uwielbiam patrzeć, jak pracujesz w wieży. Nie odmawiaj mi chociaż tej przyjemności, skoro na razie nie chcesz jeszcze rozmawiać o wynikach eksperymentu. Wyślę jutro wieczorem w Szerat. Nie będzie cię potrzebował. Jeśli jutro wieczorem Szerat nie będzie cię potrzebował, przyjdź do mnie, napijemy się wina i wszystko sobie wyjaśnimy. A potem, kto wie, twoja K. K. Na K była Kiera Merz chyba. Z czarodziejek. W sumie karta też była Kiera Merz, więc... Ale nie wiem, nie jest zbytnio podobna. Cacek nie widuje się w tam. No czarodziejka, no Gera. Czemu ty się dziwisz? Masz silną aurę. To artefakt, albo... A więc tutaj zniknęła. Wiesz, przychodzi przez portal. Przecież tego nie lubisz, Geralt. No trudno. No, ładnie tu. Biały zając. No cześć, mam. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Kiera Merz. Ha, zgadzam. Geralt to szczęście do czarodzieja. Jak mam wleźć na górę? Jakieś schodki czy coś, naprawdę? O, tędy, dobra. Dziękuję za schodki. Biały zając, jakie piękne. To iluzja pewnie. Czy naprawdę sobie zrobiła coś takiego w jaskinki? W jaskince? Ona jest naga! Tu masz plan. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. No, te czarodziejki. No trudno. Feira Metz w samym sercu we. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że za nim była rocznik króla Foltestu. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa,
Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? No pogadajmy najpierw. Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery. Może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziei? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Gdyby Filipa taka nie było, to by... Tak Radowid pewnie nie postąpił. Wybrałaś sobie dziwne miejsce na tej. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emher różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. Chyba... Zaczyna się lepiej układać z lożą, Orejawem. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidę. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Wróćmy do tematu. Masz jakieś wieści o czarodziejce? Co tam z lożą? Nie. W tych czasach bezpieczniej nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. Szukam pewnej dziewczyny. Ciri. Ona przecież na pewno wie. Jakiej dziewczyny? Malbo. Podobno weszła w zatarg z miejscową czarownicą. Ktoś naopowiadał ci baję. Tutejsze dziewuchy nie ośmieliłyby się ze mną zadzierać. Ona nie była stąd. Coś kręcisz, Geralt. Jeśli mam ci pomóc, powiedz mi, o co ci chodzi. Kogo szukasz? Chodzi o Ciri. Ciri? No tak. Teraz rozumiem, skąd to tajemnicze miny. I mówisz, że miała jakiś problem z czarownicą. Czyli jej nie widziałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to było? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie u niej żona suplika? Nie wiem, jaką masz stawkę. Kopa jaj? 3 kurczaki? Stawka rośnie z każdym twoim słowem. Być może już ci nie stać na tę informację. Jesteś jeszcze bardziej... Musiałem sobie. ...jeszcze zapamiętałem. A przecież kontakt z naturą powinien cię wyciszyć, uspokoić. Natura śmierdzi. Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem. Chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elfi czarodziej. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale... Ja chyba już wiem, co to jest. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Jeżeli to jest wiedzący, to wiem na pewno, co to jest. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. No, elfi czarodziej robił w Welle. Cóż, oczywiście próbowałam go wszystko wypytać. Oczywiście.
Ale wiesz, jakie są elfy. O wiele częściej zadawał pytania, niż na nie odpowiadał. Ty. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaje. Pójdę tam z tobą. Super. Myślisz, że sami... Ja ci się z nim spotkam. Mam się elfa, nie tak liczą na interes. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Ciri. Super, króliki się zapinają. Ona może już tam być. Chcę już ruszać, tak. Chcę się dowiedzieć. Ja muszę się dowiedzieć. To tutaj. Chcę z nim pogadać. Byłaś tu już wcześniej? Mam nadzieję, że on tam będzie. Liczyłam, że Elf wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówię. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. No to się przekonajmy. No, gdzieś i ty. Ty chodź. Ach, te czarodziejki. Dziki gon. To jest dziki gon. Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... No to przypatrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Co? Ale się dowiedziałaś o dzikim gonie? Wolałabym teleportować ich do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się. Nie podoba mi się to wszystko. Na który level jest ta misja? Na 6. No dobra. Ja chyba nawet mam 6 level, nie? Tak. Dobra, to powinien sobie poradzić. Co to jest? Są to obce? Już. Czekaj na utopce, no. Spokojnie, nie uciekną. Chyba. Z teleportami to tak zawsze po prostu. No wyjdźcie, no. Wyjdź, płoń, głupi utopcy. Gdzie mnie tutaj gryziesz? Ale są łatwe te potwory. Co czas robiłem misję na... Ale się fajnie krew. A, już przestała. A, szkoda. Dobra. Mam nadzieję, że nie jest zbyt daleko od nas. Bo jednak czarodziejka się przyda w starciu z dzikim gonem. W starciu z dzikim gonem każda pomoc się przyda. Hoppa! nie ten miecz. Chwila. O, ten miecz. Dobra. Co mnie tutaj? Kurde, mam mało eliksiru. Okej. Stawiam, że gdzieś na górze. Gdzie ona jest? Chwila, ja tutaj znalazłem taki skarb, że łohoho. Tam jest? Czy nie? Za daleko. To nie tam. Ona była chyba gdzieś tam po prawej.
Gdzie ty jesteś? No już, już, czekaj, czekaj. Nie wrzesz tak, bo w utopce przywołasz. Naprawdę? Szczury? Skąd one wyłażą? Gdzie? Jak? Czekaj, 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 czekaj. Nie, nie tu. Gdzie jest? Z gniazda potworów, tak? Gdzie jest? Gdzie masz rzucić tą petardę? Tu jest! Okej. Już widzę. Rzucaj tą petardę. O. Czy mam tak po prostu? Ja pierdzie. Jako czarodziejka nie jesteś odporna? Że mam wystarczającą ilość petard. Ile tych szczurów. Czarodziejki, jak czarodziejki. Po raz pierwszy mam zlecenie na szczury, naprawdę. Naprawdę. Musi anihilować jednym zaklęciem. No. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą wyrymić nawet trzech sterników i papuga. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać! No co ty? Jeśli się boisz, możesz wracać. Ja idę dalej. Nie szantażuj mnie emocjonalnie. Naprawdę będziesz się o mnie martwić, jeśli pójdę sam? O siebie się martwię! No to chodź, decyduj się szybko. Dobrze, niech ci będzie. Po co w ogóle dałam ci się namówić na tę wyprawę? Nie wiem. Bo lubisz Geralta. To on! Ten elf! Znasz go przecież, Geralt. Co to było? Nie, projekcje morfotyczne. Aha, no tak. No tak. Jaka projekcja? Coś w rodzaju czarodziejskiej skrzynki pocztowej. Dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać, zanim trafi do adresata. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zira, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfy czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że Dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. Miejmy nadzieję. To
wygląda jak stary Elfi Port. Pewnie tak docierali pod stronę wody. Ciekawe, kiedy to było. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać piestrzenicę i się. Bez emiru pomysłu. Nauczył się rzucać i od razu się nie pokoje. Znak jaskółki. Nie widzę tu żadnego znaku. No za łatwo, no kurde. Ty umiesz w ogóle walczyć? Kurde. Aha. Jaskółka, czyli dobrze idziemy. Dokładnie. Mam nadzieję, że umiesz się wspinać. Projekcja. Siódmy level, ale super. Kelpie? Chodzi o tego potwora morskiego? Kelpie. Nie. Kelpie. Nie nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Zdążyłam mu powiedzieć te wszystkie rzeczy? I co, naprawdę czyta się Kelpi, a nie Kelpie? Morski potwór. Wygląda trochę jak Kejra. Miałem tego nie wybierać. Dlatego ja nie walczę ze sobą. Wow, Geralt, ładnie. O, weź tak... Nie blokuj. O, zabij go, jak zabiłem ciebie, to ty zabij mnie. Myślałem, że mogę to zbadać. A to się okazało, że to było do wyboru, tak? Mam znaleźć Kelpie. Oj, super, teraz mam... Zniszczony miecz. Żelazo. No coś. To wezmę topór. No, prawda. Dawno temu jeden dobry zmienił się na mnie na pewno. No i co? Nie spodobało mi się. Doblery są poczciwe z natury.
tamten pies to chyba jest koń. Wizerunek myśliwskiego psa. Nie ma nic wspólnego z Kelpie. Musisz zawsze wszystkiego dotykać? Wszystko w porządku? Powiedz. Dobra, znalazłem. Już chyba wiem, o co chodziło z tym, że najprostsza droga niekoniecznie jest tą najlepszą, czy jakoś tak. Tam widzę konia. Rysunek konia. To pewnie wskazówka dla Ciri. No, to w drugą stronę. Zaczepnę powietrze i płyniemy. A ona co? Nie ruszę się? Nie chcę się zamoczyć. Zepsuje się fryzura. Naprawdę uważam, że lepiej brzmi Kelpie, ale dobra. Ale co ja tam wiem? Ej. Chwila, co? No dobra, no i wychodzę tutaj, tak? I tutaj też jest Kelpie. Robi taki sam jak poprzedni. No, to zobaczmy. No, teraz mogę wrócić, dobra. No i super. O to chodziło. No tak, już wiem, co zobaczyło mi to. To ten portal. A, to dlatego wylądowałem w gnieździe utopców. Ciesz się, że w ogóle wyszedłeś z niego w jednym kawałku. To chyba jaskółka. Ja nigdy nie lubiłem. Na pewno bezpieczne? Musi być, skoro Enki czarodziej przygotował to przejście dla Ciri. No chodź! Ale to, co jest po drugiej stronie teleportu, dowiecie się już w następnym odcinku. Cześć!